Hamburg, 20 września 2021, Kościół Świętego Piotra z 1195 roku, Die Zeit, gdzie szkolono władców świata, tu nagrodzono również Donalda Tuska, wnuka Tuska, który był przy likwidacji w Stutthofie świętego księdza Bronisława Komorowskiego. Tutaj mamy Scientology Kirche, czyli Kościół Diabła. I kamienie są w miejscu, gdzie była katedra mariacka. Są kamienie świecące. Ale tutaj, w tym miejscu, Karol Wielki, cesarz, 15 sierpnia 810 roku wybudował pierwszy kościół Matki Boskiej. Potem był klasztor świętego Angskara. I w tym klasztorze świętego Angskara, do tego klasztoru w 964 roku przybył 132 papież Benedykt V. Benedykt V, święty papież, urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku, a zmarł tutaj, na wygnaniu w Hamburgu, 4 lipca 1965 roku. Potem zaczęli rządy tu w Hamburgu czterech Adolfów, Schauenburgów. Zaczął tutaj budować kościoły i zaczął działać Adolf I w 1111 roku. Potem był Adolf II, założyciel Libeki, potem Adolf III, założyciel Nowego Hamburga, Adolf IV, dla nas bardzo ważny, święty franciszkanin, brat Brunona, założyciela Braniewa, biskupa. Założył tutaj w Hamburgu dwa klasztory, franciszkanów i dominikanów. To był rok 1237-36, a potem tu w Hamburgu przebywała polska królowa, jego prawnuczka Małgorzata Brandenburska. Przez nią była odnowa Królestwa Polskiego 26 czerwca 1295 roku. Była odnowa Królestwa Polskiego przez niezwykły fakt. W Oliwie 10 grudnia 1294 roku przekazano Przemysławowi II i jego żonie Pomorze Gdańskie. A tego dnia domek nazaretański znalazł się w Loreto i również tego dnia 192 papież Celestyn V abdykował. Ale urodził się ten papież w rocznicę śmierci świętego Benedykta V, 4 lipca w 1210 roku. Matko Boża, Królowa Świata, Królowa Polski, podczas religii koronawirusa wspomóż nas i prosimy Ciebie dzisiaj za naszym jedynym ukochanym księdzem, kapłanem, który nigdy nie odprawił nowej mszy świętej. To znaczy, to nie jest msza święta. Nasz ksiądz Klaus Wodzak potrzebuje, Matko Boża, Twojej pomocy. I my potrzebujemy Twojej pomocy, Matko Boża, Królowa Polski. Wszyscy święci, święty papieżu Benedykcie V, święty papieżu Polski, Piusie X, wszyscy święci, wspomagajcie nas. Jezu, ufam Tobie.